najnowszym 21 numerze tygodnika Piłka Nożna Zbigniew Mucha w bardzo ciekawy sposób maluje słowami portret Piotra Zielińskiego, naszego reprezentanta grającego w Napoli. Przemek Pawlak rozmawia z jednym z bohaterów finału Pucharu Polski, Rafałem Siemaszko z Arki Gdynia. Leszek Orłowski zastanawia się, jakie będą dalsze losy Jamesa Rodriguez'a, który zapowiada swoje odejście z Realu Madryt, a także rozważa, czy Paulo Dybala i Kylian Mbappe zostaną takimi gwiazdami futbolu jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Michał Czechowicz zapowiada finał Ligi Europejskiej, który już najbliższą środę zostanie rozegrany w Solnie pod Sztokholmem. A ja od siebie polecam Teologikę Łukasza Teodorczyka, który właśnie został mistrzem Belgii z Anderlechtem Bruksela i królem strzelców Jupiler Pro League, oraz przedstawiam mistrza Holandii Feyenoord Rotterdam. Zapraszam Państwa już od wtorku do kiosków i saloników prasowych.